Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego pod wpływem dłuższego przebywania w wodzie nasza skóra na dłoniach i stopach zaczyna się marszczyć? Jest to, jak już część z Was z pewnością się domyśla, wina naszej ewolucji. Zaczynajmy. Przez wiele lat obowiązywała teoria mówiąca, że jest to efekt osmozy, o której więcej wspominałem już w innym odcinku. Mówiono wtedy, że zachodzi takie zjawisko dlatego, że do powierzchniowych warstw naszej skóry wnika woda, która powoduje ich rozszerzanie się. Teoria ta została obalona w momencie, gdy odkryto, że zjawisko to nie pojawia się na palcach, które w wyniku wypadku zostały odcięte, a później przyszyte. To skłoniło nas do zwrócenia uwagi na jeden istotny szczegół – nerwy. Nawet najlepszy chirurg nie jest w stanie połączyć wszystkich drobnych nerwów, więc w palcach osób, które przeżyły wypadek, nie wszystko może być w pełni sprawne. Okazało się, że marszczenie się skóry jest wywołane obkurczeniem naczyń krwionośnych i odpływem krwi, który powoduje zmniejszenie objętości ciała w opuszkach palców. Dzięki temu skóra marszczy się, a my zyskujemy... No właśnie. Do czego jest nam to potrzebne? W Newcastle University Institute of Neuroscience przeprowadzono eksperyment mający na celu udowodnienie, że dzięki pomarszczonym dłoniom jesteśmy w stanie poprawić swój chwyt pod wodą. Eksperyment się powiódł, dzięki czemu jesteśmy niemal pewni, że na przestrzeni lat ewolucji udało nam się wykształcić swój naturalny bieżnik, który kiedyś mógł nam pomagać na przykład podczas wspinaczki na mokre drzewa. A czy wy również zauważyliście poprawę w trzymaniu różnych przedmiotów pod wodą, gdy macie pomarszczone dłonie? Koniecznie zostawcie komentarz. Możecie również zaproponować temat na kolejny odcinek, zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Już wkrótce kolejny odcinek. Do usłyszenia.